Siemam, witam was w tą sobotę i jedynym ekranem jest właśnie ekran drużyny tygodnia. A co to oznacza? Oznacza, że w ten weekend w ogóle nie mamy eventu. Jednak może być to trochę mylne, ponieważ nie jest dużo wyzwań showdown, przynajmniej takich zapowiedzianych. Zaraz wam to wszystko przedstawię. Pokażę ci wam swoją ikonę. Tak, zrobiłem ikonę 92+ Plus Prime lub Optimus. Pogadamy o rynku, o inwestycjach, jak wszystko rośnie oraz jak może wyglądać rynek właśnie pod względem tych wyzwań, które oni nazwali serią szaleństwo. Wczoraj tradycyjnie jak na Prima Aprylis dostaliśmy paczkę brązową, niby, a w środku były karty złote, rzadkie. Kiedyś już też tak dawali, nie wiem czy nie rok wcześniej, natomiast rozbudowa plus. 5, 5+, no nie ma obecnie nic specjalnego w paczkach, więc czy tutaj otwierać, no może nie, a może sobie właśnie te paczki przykować na później. Możecie dać znać, czy taki macie plan, czy, czy macie te paczki na tocy, czy na kolejny po prostu event, czy olewacie po prostu temat 31 zgrania, wszystkie karty złote, więc te numery bardzo fajnie się zachowały, jeśli chodzi o serię szaleństwo, czyli te karty showdown przyszedł mecz Juventus Inter, jeśli chodzi o to, to ma Makeniego i Brozowicza, na Makeniego skład 83 plus Inform skład 86 i z tej dwójki on jest właśnie robiony, no bo ta karta wygląda całkiem, ma to całkiem solidnie, oczywiście od razu podziałało to mega dobrze na Aleksa Sandro, jeśli chodzi o Food Fantasy, natomiast no, jeśli chodzi o tą kartę chyba 3000 lajków w momencie jak to nagrywam na Foodbinie, więc widać, że ludzie ją robią i widać też troszkę, że brak Evento Dobrze działa na te nasze overale Partnerem kanału jest Betfan Betfan jest legalnym bookmacherem Oferta jest dostępna dla osób pełnoletnich Dlatego już teraz Was mogę zaprosić do linku w opisie Mać tam mój link polecający Ogólnie cashback do 600 zł Jeśli zagracie freebet za 60 zł Jeśli zarejestrujecie się I również tam obstawicie jakieś kupony Zapraszam do linku, ewentualnie kod promocyjny Kozi Natomiast co ja obstawiłem na ten weekend Słuchajcie, chcę to zrobić podwójnie Czyli, i że wygra Bayer Leverkusen Z Herton Berlin Dlaczego? Ponieważ no mam tą kartę hin Pie, czy jak mu tam jest, i mam nadzieję, że tutaj będzie wygrana, będzie upgrade plus 1 i będzie jakaś ewentualne, może jeszcze czyste konto. To już byłoby marzenie, ale ogólnie, że Bayer wygra i tutaj plus 1 i zarabiam na tej karcie, więc to jest dla mnie bardzo istotne. Drugi mecz wygrywa Bayern Monachium z Freiburgiem. Nie widzę tu innej opcji, mam nadzieję, że tak będzie, że, że ten mecz, wiadomo, to jest po przerwie reprezentacyjnej, to też różnie bywa, ale że tutaj ten kurs złoty 50, czy jest naprawdę, znaczy 1,50, to nie jest złotówka, każdy to poprawia, ale ogólnie ten 1,50 jest naprawdę sensowny. No i trzeci mecz, czyli Celta Vigo z Real Madryt. Oczywiście nie ma innej opcji, niż tutaj widzicie mój herb w rogu. Real Madryt wygra. Stawiam 5 dych do wygrania: 179, zł. Więc już tak całkiem, a to całkiem przyjemnie. Tak patrząc na szybko, no 84 jeszcze są w całkiem przystępnej cenie, 85 też, natomiast no tutaj widać tendencję rosnącą, 86 to samo, one były po 12, w pewnym momencie już zaczynają 15, na Xboxie według na 87, ponad 20, w go, okolice 21 tysięcy idą, a były po 17-18 tysięcy, więc wystarczy, że nie ma paczek, nawet jak byłyby paczki, no kto to otworzy, jak nie ma nic specjalnego do trafienia w paczkach, każdy raczej sobie te w co odłoży na później, na kolejny event, na Team of the Season i po prostu tutaj widać automatycznie, że wszystkie ceny rosną. jeśli Chodzi o wyzwania, które mamy. Ikona, którą zrobiłem, którą Wam w tym materiale pokażę w której trafiłem, Holendra, więc to już możecie czekać, znika dzisiaj o godzinie 19.00. Jeśli chodzi o przecieki, pojawiają się takie informacje, że pojawi się player Pixiconom i ta osoba od przecieków w miarę się nie myli. Wiadomo, przecieki są już coraz mniej dokładne, więc bierzcie na to poprawkę. Zawsze o tym będę mówił, żeby ktoś mi potem tego nie wytykał. Jednak to jest raczej oczywiste. Tak oczywiste jak to, że za jeśli teraz nie ma paczek typu Lightning Rounds, to tej edycji jeszcze je zobaczymy. Tak samo zobaczymy Pixiconom. Natomiast gość tutaj zapowiada, że będzie weekend, czyli sobota, niedziela, ewentualnie poniedziałek i będzie to Peak Prime więc jeśli chodzi o to, prawdopodobnie coś takiego dostaniemy bez paczek, dużo wyzwań serii po prostu tego szaleństwa, dużo wyzwań pojawiających się tutaj i te wszystkie segmenty powinny rosnąć, oczywiście i je jeszcze coś po drodze może pomóc i mam nadzieję, że to właśnie jest pierwszy dzień w dzisiejszy, kiedy zaczynamy mocne wzrosty widzieć na overallach, a one nie będą zatrzymywać się do końca tego po prostu... Z tej serii szaleństwa, czyli po prostu do piątku. 2 kwietnia, więc oczywiście, zapraszam również na Discorda, Link macie w opisie. Jeśli chodzi o to, no, 3D chyba to będzie kosztować, lekko ponad, bo to oczywiście jest cena bez VAT-u. Natomiast sytuacja jest taka, że to jest dużo bardziej opłacalne świopońcy niż jakieś, nie wiem, kupowanie tam końców i tak dalej. Ogólnie razem handlujemy, macie dokładne wytyczne i już wam pokażę, jakie wytyczne na przykład były ostatnio i jakie ma to przełożenie ogólnie na rynek i inwestycje, czym to się różni typowo tutaj od kanału. Kojarzycie moje inwestycje, wiecie dokładnie po ile brałem, bo ja wam zawsze pokażę, za ile biorę jakąś kartę, jak będą połączone rynki będziecie coś jeszcze więcej wiedzieć. Natomiast na Discordzie ogólnie, jeśli chodzi o taką bambę, to wypisuję go w sposób następujący, jak widzicie na ekranie, czyli piszę jak, dlaczego, ile, do jakiej kwoty, dopisuję ewentualnie edita, tak jak wczoraj, w czwartek o 19 widziałem, że te ceny zaczynają coś rosnąć, więc dopisaliśmy, że może i można brać wyżej i ogólnie bierzemy to razem, też wysyłam screeny, jak biorę i tak dalej, więc mniej więcej działamy po prostu wspólnie i to jest dużo prostsze. Walker to samo, wrzucony post, natomiast jeśli byście wczoraj na streamie, dzisiaj stream też będzie po południu pewnie około 17 się odpalimy jeśli byliście wczoraj na streamie mogliście zauważyć, że jego również brałem i doskonale Wam mówiłem, że poniżej tych cen, które są obecnie na rynku, czyli 390, 380 mogę brać, natomiast oczywiście na Discordzie pojawiło się to wcześniej, lecąc dalej inne karty, no tutaj też można się rozwodzić Rodrigo na jakiej zasadzie, brać do ilu i tak dalej, więc mniej więcej cały czas jeśli chodzi o tendencje tak samo technika pick, który on mega rośnie, mega rośnie grają mecz z Hertą i kurczę, Dzisiaj o 15.30, ja go przetrzymam. Ja go przetrzymam ja z nim zaryzykuję. Bo jeśli on zagra i tu byłoby czyste konto i oni wygrają, no to tu jest plus 2. Niestety, wczoraj Vertongen zawiódł, ale jednak te karty rosły. Więc ogólnie, jeśli chodzi o te inwestycje, cały czas z nimi czekam. Ale ceny oczywiście wyglądają naprawdę fajnie. I spokojnie, jeśli jesteś pierwszy raz, to po prostu zostaw subskrypcję, bo to nie jest jakiś blog reklamowy. I typowo wejdź, zobaczysz, jak to wygląda, zapłać, to się dowiesz, a zarabiamy niesamowite końce. Nie, w środę mówiliśmy o tych kartach, czyli wymieniałem, które mnie interesują i w który dzień dokładnie będę brał. Czyli raczej środa lub czwartek, ale raczej czwartek. Jeśli wzięliście w środę, wyszliście jeszcze lepiej na tym. Następnie w czwartek również była mowa ogólnie o tych kartach. Natomiast na streamie o stream 19.19.30 nawet powiedziałem: Słuchajcie, kończę streama, biorę karty te, które mówię, idę je sobie powoli już kupić, z tego powodu, że wiadomo, nie będę robił zakupów na streamie, bo siądziemy w kilku, będziemy snapić razem, a tu każdy musi w miarę sam sobie pomyśleć, w innej sekundzie nawet to robić, czy w innej minucie, w miarę na spokojnie tego podejść. Wiadomo, na świecie jest mnóstwo osób i mnóstwo osób próbuje zarobić, ale ogólnie tak. To działa, więc ogólnie Twitch, YouTube, tutaj macie wszystkie info, natomiast Discord jest dodatkiem i na tej zasadzie to działa. Tutaj jest głównie uwaga dla osób nowych, żeby nie było, że ktoś wszedł, chciał się dowiedzieć, jak handlować, a on powiedział tylko zapraszam, zapłać dychy. To nie tak działa, nie działa także się chwalimy po fakcie, wrzucam, będę wam rzucał screeny, jak zarobiłem, jak na Discordzie i do monety. No niestety takie rzeczy też, w... niestety, stety takie rzeczy też wrzucam, ale ogólnie tutaj mi się wydaje, że z kanału idzie wszystko wyciągnąć i pewnie nie jeden z Was może napisać w komentarzu, że oglądając same materiały też to idzie, bo na tym mi chyba najmocniej. Zależy, jeśli chodzi o taką spójność tego kanału, a nie takie typowe, wiadomo, bloki reklamowe, a bardziej po prostu społeczność kanału, która razem handluje. Przechodząc jednak do myśli. Bamba, jak widzicie, chodzi w tym momencie 350, on wpadał po 300 na Playstation tutaj na Xboxie zakaźnicza odczytana tak, 290, 250 tysięcy za niego dawałem, Rodrigo chodzi 60 tysięcy, Aleksandro no tutaj bardzo mocno ten Kenny pomógł, nie? Mam jedną sztukę za 140 no to tutaj naprawdę fajny zysk na jednej karcie no i ten zawodnik, słuchajcie, on gra z Hertą, on gra z Hertą, tak jak tutaj widzicie w rogu nie widzicie, bo to kamera zasłania natomiast gra z Hertą dzisiaj spotkanie Leverkusen jest dość wysoko w tabeli, on z reguły gra w tych spotkaniach, dodatkowo przychodzi taki temat, że, że herta jest ostatnia gdzieś tam w strefie spadkowej, jeden zespół ze strefy spadkowej po prostu. I tutaj kurczę aż mega kusi. Brany nie najtaniej, no nie brałem go tutaj, tutaj to trzeba powiedzieć, oczywiście. Natomiast brałem go po te 55 tysięcy, średnio 56, no i tutaj zysk już jest z rzędu 10, może niedługo będzie 15 tysięcy. Mecz o 15:30 i chyba go przetrzymam. Jeśli by zagrał, jeśli byłoby czyste konto, i wygraliby z zespołem ze strefy spadkowej, no to on ma 88 i wtedy naprawdę frunie, a mam jego chyba z 30 sztuk. Dobra, trochę obchodzenia dookoła, no ale pogadaliśmy o wyralach. wydaje mi się, że te niskie segmenty nadal są dobre, jeśli wyjdzie ikona, te wyższe też mogą rosnąć, natomiast no bo tydzień na inwestowanie, więc jeśli jesteś pierwszy raz, teraz się zastanawiasz, co zainwestować, no może, że się 4,85 wziąć, nie wiem, jak one będą rosły, natomiast mam nadzieję, że będą rosły i myślę, że będą rosły, natomiast te wyższe 8,7, 8,8 i tak dalej, no to już zaczęły rosnąć i przez tydzień mieliście dużo lepsze okienko. Tak wygląda po prostu temat, jeśli chodzi o karty grywalne, no to grywalne Wam odjechały, to co mówiliśmy wczoraj na materiale, jeśli nie będzie eventu, to po prostu grywalne będą puchły z ceną, będą cały czas rosły i dla nas to jest świetna informacja. I właśnie w tym momencie również tak wygląda rynek, jeśli chodzi o te inwestycje, co braliśmy. I teraz, tak pozahandlowo handlowo, zobaczcie sobie, co trafiłem z paczki z ikoną 92+. Prime lub Optimus oraz ile na nią wydał Zaczynamy od składu najdroższego, czyli skład 89, 1 Inform. Jeśli chodzi o karty, które musiałem kupić z rynku, niektóre tu pewnie poszczególne są też wymienne. Wydałem 200 tysięcy monet i będę skupiał się tylko na zawodnikach, których kupiłem. Te, które zostały trafione z paczek, wymienne, niewymienne, kompletnie na to nie zwracam uwagi. Patrzymy tylko na te, które kupiłem, więc 200 tysięcy monet za ten najdroższy skład. Drugi skład 89, tym razem bez Informa, wydane na ten skład 250 tysięcy, gdzie normalnie chodzi w w okolicach 350, skład 88, i tutaj tak naprawdę 250, 230 tysięcy. Przy normalnej cenie 260 tysięcy zostało wydane. I najłatwiejsze wyzwanie: skład 88, 50 zgrania, 220 tysięcy wydane, z 20 tysięcy oszczędzone, plus przez minus tak licząc na szybko. E, przepalamy, no i będziemy mieli tą ikonę, którą otworzymy po narodowościach. Ale to wygląda pięknie. Ulepszenie ikony. Prime Lub Optimus 92, Prime przez historię. Otwieramy, wyłączam podgląd. Yy, strategię, jak to zrobić, mam już obmyślaną. Naciskam A, nacisnąłem. Otwiera się paczka w tym momencie. Leci gdzieś tam. Content creator. Dobra. Jak to spalę, to będzie śmiesznie. Naciskam znowu A. I wysyłam do klubu. Nie wiem ile razy nacisnąłem wysyłanie do klubu, ale czuję, że to, że to mogłem spalić Chwila prawda, jak spaliłem to będzie śmiesznie przynajmniej Ja pierniczę <grystanie> <grystanie> Za szybko poszło <grystanie> Dobra, ej, słuchajcie, umówmy się tak, ej, umówmy się tak, umówmy się tak Byłaby Holandia Umówmy się tak, umówmy się tak, ja teraz to wyłączę, ale nie, nie, nie miejcie mi tego za złe. ja teraz to wyłączę i ogólnie, jeśli chodzi o ten temat, to ja ją wyślę do klubu, ja ją wyślę do klubu sobie i będziemy szukać po narodowościach, dobra? I na koniec zostawię samą Holandię i będziemy udawać zaskoczenie, no muszę mieć jutro content na odcinek. <grym> Pasuje wam układ? Na koniec, będziemy szukać teraz, chodźcie, pod odcinek, no, będziemy udawać, nie? Przechwycę czat, a wy tam piszcie, że nie wiecie co jest, że zostaje tylko jedno. A Anglię, dawaj Anglię. Ja będę mówił, nie, nie dam Anglii, nie dam Anglii. Nie dam Anglii, nie, nie, tylko nie Anglię, Anglia na koniec, nie? I dam wam Anglię, będę się cieszył, że nie ma Anglii. <grym> Udawajcie zdziwienie na czacie. No, zróbmy coś fajnego. Vanister grał, grał w Realu. <grym> Nie, nie mogę, naprawdę, nie mogę, naprawdę. No. Ale czekajcie, a to był Optimus? To był Optimus czy nie Optimus? Bo nawet nie zobaczyłem. Chwila, tego wyślemy do klubu, nie wiem mi po co jest. Eee, ja pierniczę, ale mi oszukali. Ale mi oszukali. To nawet nie był Optimus. Jeśli chodzi o wyzwania typu showdown, co powinno się być, no chyba barcelona sevilla jeśli tak ma to wyglądać, jeśli typowo ma się Bright White i Suso pojawić, no to sytuacja tutaj nie może być inna, ponieważ oni grają jutro spotkanie w niedzielę o godzinie 21, no to nie mogą w niedzielę o 19 dać, a kontent jest związany z godziną 19, więc dzisiaj obstawiałbym, że właśnie tych dwóch zobaczymy w wyzwania budowania składu. Zmiany w składzie i skład na tą ligę weekendową. Ogólnie tak. Wiadomo, Tiago trafiony będzie grał na tych siedmiu zgraniach, zobaczymy jak sobie tutaj ewentualnie poradzi. Lecąc jednak dalej i jeśli chodzi o te karty, mamy kupionego Depaja. Za Depaja zapłaciłem 930 tysięcy. Wczoraj w piątek, tak jak mówiłem, że w piątek będę łapał. I wydaje mi się, że to jest cena taka bardzo przystępna, ponieważ no z podatku już w tym momencie schodzi. i Wydaje mi się, że jeśli coś ma tu być, to raczej jego wzrosty, a nic raczej negatywnego nie powinno się z nim dziać. Zobaczymy, wiadomo, w czwartek mecze i tak dalej. Ta karta jest bardzo unikalna, co widać po ilości na rynku. Yy, Kai Walker, jeśli chodzi o niego, 400 ile chodzi? 400 tysięcy monet, no mniej więcej powiedzmy 410, więc powoli zaczną się 400, zaczną się wzrosty. Natomiast kupiony za 390 tysięcy, i również chciałbym go przetestować w tej lidze weekendowej. No i zastanawiam się, kogo na lewą obronę. Dużo osób mówi o. Roberto Carlosie, natomiast może weźmiemy tego Ashleya bo to jest najczęściej pojawiające się pytanie na streamach: jak się nim gra, czy opłaca się go zrobić, czy ta karta po prostu sprawdzi się tutaj na tej pozycji. Wiele osób chce robić go przez SBC. Wiadomo, nie będę robił go przez SBC, tylko sobie go kupię. I chyba wydaje mi się, że tak ten skład będzie wyglądał na ligę weekendową, którą dzisiaj zaczynamy po południu już grać: Depay, Walker, Cole. I Tiago, jeśli chodzi o nowe nabytki w tym składzie I karty do, do testu Wydaje mi się, że tak 4 na 11 Tak całkiem spoko, jeśli chodzi o rotację zawodników Tak podsumowując, znacie prognozy rynkowe Myślę, że po prostu wszystko będzie raczej rosło Jeśli tylko te wyzwania z serii Szaleństwa Będą na tyle e, adekwatne i fajne Dodatkowo, jeśli wiadomo, ta ikona wiecie PlayerPix ikoną Wiele osób nie robi tej ikony 9.2+, widzicie jak ja ją zrobiłem widzicie jak mi wyszło to e, otwieranie po narodowościach I zbytnio to nie wyszło Ale może przynajmniej śmiesznie wyszło I tak dalej, możecie zostawić lajka Sytuacja też jest taka, jeśli chodzi ogólnie o tą ikonę 92, ona jest bardzo droga i ludzie jej nie robią, bo jak widzicie oddaje, nie oddaje. Warobę Pika Prime zrobić i takiego Pika Prime też pewnie zrobimy w któryś dzień, natomiast ogólnie no. Po prostu trzymają ludzie swoje karty niewymienne Żeby ewentualnie tego Pika Prime zrobić Zobaczymy oczywiście w jakiej on będzie cenie I jak to będzie ostatecznie wyglądało Dzisiaj po południu pogramy na Twitchu Jutro będzie materiał też na kanale Więc mogę Was już zaprosić Myślę, że nic się nie wydarzy Chyba, żeby się kompletnie nic O właśnie, aby się kompletnie nic w FIFA nie wydarzyło Kompletnie bez zmian, kompletnie nic Że nie ma nawet o czym jutro gadać To może odpuścimy, ale raczej materiał będzie Dzięki wielkie za oglądanie Jeszcze raz zapraszam na Patrona, na Discorda handlowego Wpadnijcie na kwiecie. Spróbujcie, jak to działa. Ostatnie miesiąc tej FIFY, kwiecień, maj, czerwiec i będziemy czekać na kolejną edycję, więc naprawdę może warto przetestować, szczególnie teraz, kiedy jest luźniej i to zarabianie powinno iść dużo łatwiej i mniej monotonnie niż na początku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Siema.